Jestem na święty Ersetis, troszkę przeziębiona, poważna choroba? Nie, to jest no, zwykłe przeziębienie. Jedyną właśnie tutaj dolegliwością jest moja chrypka, ale mam nadzieję, że zaraz minie i będę mogła znowu spokojnie przygotowywać się do sezonu halowego. Kończy się rok, święta za pasem, Sylwester, kalendarz przyszłoroczny. Tak, no na pewno moim takim celem będą Mistrzostwa Świata na stadionie. Jeśli chodzi o halę, to jakby nie napinam się, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Głównym celem jest sezon jakby otwarty na stadionie. Chcę do niego dotrwać tym razem w zdrowiu i spełniać po raz kolejny swoje marzenia. W tym roku pojawia się informacja o zmianie dystansu. Nie, absolutnie. Ja w dalszym ciągu pozostaję przy 400 metrach. To jest moja miłość. Czasami po prostu jej nienawidzę tego dystansu, ale lubię. To jest dla mnie pomimo 18-19 lat już trenowania, w dalszym ciągu ten dystans jest dla mnie wyzwaniem i w dalszym ciągu się go uczę. Cały rok to wyjazdy, święta to wytchnienie, rodzinna atmosfera. Jak spędza święta Justyna Święter-Setic? Ja przede wszystkim spędzam je w gronie rodzinnym i czekam na ten okres, bo to jest taki moment, kiedy mogę troszeczkę odpocząć, pobyć z najbliższymi, troszeczkę sobie podjeść, bez żadnych wyrzutów sumienia, także nie mogę się już doczekać. Czy pani gotuje? Próbuję coś. Ja bardziej zabezpieczam, że tak powiem, Wigilię od strony słodkości. Uwielbiam piec, więc my robimy razem Wigilię, ale każdy przynosi jakąś potrawę, więc zobaczymy, co tym razem uda mi się zrobić. Czego przede wszystkim życzy Justyna Święter-Setic z Raciborzaną w przyszłym roku? Przede wszystkim zdrowia i uśmiechu na twarzy, żebyśmy szli przez kolejny rok z uśmiechem, zadowoleni, żebyśmy się tutaj częściej spotykali. Dziękuję bardzo.